Gmina Świerklana otrzymała dofinansowanie w ramach rządowego programu odbudowy zabytków w wysokości ponad 1 000 000 zł na remont dachu w kościele Bożego Ciała w Jankowicach oraz renowację zabytkowego krzyża przy ulicy Księdza Ligonia w Świerklanach. Pierwsze zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu prac remontowych i konserwatorskich więźby dachowej oraz dachu w jankowickiej świątyni. Zakres prac obejmie m.in. wymianę uszkodzonych elementów i pokrycia gontowego dachu. Całość zabezpieczona zostanie przed czynnikami atmosferycznymi. Dodatkowo zostanie wymieniona instalacja elektryczna. Jeśli chodzi o renowację zabytkowego krzyża w Świerklanach, to polegać będzie ona m.in. na wykonaniu izolacji fundamentu, uzupełnieniu ubytków konserwacji metalowych elementów krzyża oraz na zabezpieczeniu obiektu małej architektury przed działaniem czynników atmosferycznych. Czas na realizację obu inwestycji gmina ma do końca przyszłego roku. Wójt gminy Świerklany zaprasza wszystkich mieszkańców na dożynki gminne w 2023 roku, które odbędą się w niedzielę 3 września na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świerklanach. Wcześniej odbędzie się msza święta w intencji rolników i ich rodzin. W tegorocznym programie Święta Plonów znajdzie się ponadto uroczysty przejazd korowodu dożynkowego, część oficjalna dożynek, występy zaproszonych zespołów i wiele innych atrakcji. Przy współpracy z Fundacją ODS-W gminie Świerklany udało się przygotować kolejną ciekawą atrakcję. Dla mieszkańców chodzi m.in. o grę terenową, quest rowerowy polegający na poszukiwaniu i zaliczaniu poszczególnych miejsc w gminie o znaczeniu historycznym. Uczestnicy gry bazują na ulotce questowej, w której zawarte są wskazówki co do przebiegu trasy. Uczestnik podąża questem w terenie, aby pod koniec rozwiązać zagadkę dotyczącą umiejscowienia finałowej skrzynki oraz uzyskać szyfr do jej otwarcia. Ulotkę questową można otrzymać w referacie rozwoju i promocji Urzędu Gminy Świerklany oraz w siedzibie Gokiru. Gra Quest została przygotowana z okazji jubileuszu 50-lecia Gminy Świerklany i 800-lecia Jankowic. Już niedługo rozpocznie się remont ulicy Kościelnej w Jankowicach, na który gmina pozyskała dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Budżet gminy zostanie zasilony kwotą ponad 1 000 000 zł. Prace obejmą blisko 350-metrowy odcinek i zakończą się jeszcze w tym roku. Warto dodać, że gmina zawarła w tym zakresie także ugodę z Polską Grupą Górniczą. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice, która w ramach szkód górniczych pokryje kolejną część kosztów remontu. Lato to fantastyczny moment do nadrobienia zaległości filmowych, tym bardziej w takich okolicznościach jak kina plenerowe. I właśnie takie oglądanie pod chmurką odbyło się w Świerklanach na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Filmy zostały wyemitowane 7 i 15 lipca. 18 lipca w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Świerklanach przy ulicy Strażackiej 1 odbyły się zajęcia wakacyjne dla dzieci z animatorem. Dzisiaj zaczynamy zajęcia od warsztatów plastycznych, czyli wzmocnienie kreatywności u dzieci za pomocą użycia ich wyobraźni na podstawie kolorów, mniej żywych kolorów i tak dalej. W późniejszym etapie zajęć, czyli mniej więcej o godzinie 10:30, na dzieci będzie czekały zajęcia z aktywności fizycznej, tory przeszkód, zabawy, gry i zabawy z chustą animacyjną, także na pewno będzie się działo. A pogoda dopisuje, także na pewno wody też nie odpuścimy i będzie bitwa na balony. Podczas wakacji naszym celem tutaj w Świerklanach jest rozwój dzieci i utrzymanie tej kondycji tak jakby szkolnej poprzez warsztaty manualne i zwiększoną aktywność fizyczną. Po pandemii gdzieś to się trochę zmieniło i trzeba cały czas na bieżąco dbać o dzieci, żeby nie wypadły w cudzysłowie z formy.